Witam serdecznie moich widzów, bardzo mocno, serdecznie, cześć, papa, tak, cześć. Dzisiaj, oczywiście, jak widać, flyt na osadzie, no bo co by innego. Dzisiaj zbieram kostki. Zbieram kostki, a później będę robił żniwa na nowych polach. Oczywiście pszenicy. Moim, jakże cudnym kombajnem. Tylko coś mi, kurde, myszka nie działa. O, muszę sobie zwalić z tej podkładki, o i zaraz lepiej. Ściągnę sobie z podkładki, bo ona jest taka coś bardzo toporna, ta podkładka. Jakaś tam zwykła z targów, która już ma 9 lat. Co prawda tyle jej nie używam, no bo ona tam więcej sobie w szafie leżała, ale to tam jest mało istotne. Ale widzicie, no tutaj bez podkładki chodzi sobie idealnie. No ale ja używam sobie podkładki, żeby nie szorować sobie komody po prostu i tyle. I też wiadomo, że ciszej chodzi wtedy, nie myszka. Czemu ty mendo nie zbierasz? Oczywiście nie wiem, ile to jest kostek, bo nie liczyłem, no bo to jest nie do policzenia. Pewnie jakbym sobie licznik zresetował w klasie, to bym wiedział, no ale... Teraz już dupa blada i karuzela. 16 kostek już zebrane. Ogólnie prasy nie zmieniłem, bo co się okazało, czytałem sobie ponownie save'a i coś się zbugowało i normalnie belki po 11 tysięcy robiły. Prasa ma zbiornik 10 tysięcy, a belka 11, więc to musiałem sobie tą tonę dozbierać po prostu i tyle. Dobra, podjadę sobie trochę, no nie będę biegał taki kałem po belki. Podjadę sobie na środek pola i teraz ma. Dobra, gdzieś tu sobie stanę i tyle. Tutaj pod drzewem? No właśnie, tak sobie myślałem, że tu pod drzewkę będzie, więc dlatego tutaj sobie przybiegłem. Pego, pego, pego. Nie, no nie mogę z tego TikToka, nie? Ta nuta mnie prześladuje. Znaczy prześladuje, no ona tak mi w łeb wlazła. No tam jest taki bub, co się kręci i pego, pego, pego leci, czy jakoś tak. Kto ogląda TikToka, to będzie wiedział. A jaką nutę chodzi. Trochę szybszy bieg, to zaraz lepiej to idzie, nie? 30 kostek już jest. 33. 34. Nie no, nie będę każdej kostki liczył, bez przesady. A w dzisiejszym odcinku jeszcze żniwa będą na nowych polach. Bo kupiłem sobie dwa pola. Ja mówię, że to ostatni zbiór kostek, to się przyda, nie? Bo prawdopodobnie ta przyczepa będzie sprzedana. Jak wszystkie kostki przetransportuję. Siana. I tak sobie... Siedziałem? Tak sobie ostatnio leżałem w łóżku. Wtedy codziennie leżę w łóżku, no bo wiadomo, to przetrwanie, nie? Ale to jest akurat mało istotne, ale... Ale chodzi mi o to, że tak sobie ostatnio leżałem, tak sobie rozmyślałem nad tą serią. Co zrobić z tymi zwierzętami? Czy po prostu trzymać ich trochę mniej? Czy jednak sobie to w plikę zmienić? Ale w sumie nie doszłem do jednoznacznego kompromisu. A jeszcze ten obornik tam widzę, że stoi. A to na obornik jest starszy czasu. Będzie jeszcze obornik. Jak nie będzie czasu, to nie będzie obornika i tyle. No więc tak to wygląda. A coś mi przyczepa spierdziela. To mi się nie podoba. 54 kostki. 55 już. Czyli jak będzie 80, to będzie 40 ton. Pego, pego, pego. Nie, no muszę podjechać, bo jest trochę daleko jest do biegania. Tu sobie stanę, gdzieś dotąd powinien wyzbierać, jeszcze nie wiem czy tyle wejdzie nawet. Nie no, nie wejdzie, bo jest 19 kostek jeszcze. Ale z tej strony sobie pozbieram od płota. Od płotu, nie od płota. Żeby nie było, że nie mówię poprawnie po polsku.
Ogólnie to jest odcinek na sobotę, dzisiaj jest czwartek, więc jestem w sumie ciągle dwa dni do przodu, nie, z odcinkami, więc to jest dobre. Bardzo dobre, nawet bym powiedział. Może jak się uda, to dzisiaj jeszcze na poniedziałek sobie nagram. Ale mówię, jak się uda, jak się nie uda, to się nie uda i tyle. Albo na wtorek, zależy czy mam save'a przygotowanego. Odcinek do 19, no to do 19.30 chciałbym nagrać to wszystko. Wszystko chciałbym nagrać do 19.30. Potem wiadomo, iść się umyć. Obejrzę zakup ciemno i o 21 ogarnię sobie dalej save'a. Save'u po prostu, pod odcinki. Dobra, te kostki tu, żeby były trochę bliżej. A raz szybko rozładowany tutaj przyczepy będzie. Czy ja nie mam kabli podczepionych? No mam. Czemu tak ciężko, tak topornie to idzie? Ale to niemożliwe, że taka góra by była. Znaczy, no góra jest, no ale bez przesady. Tutaj tą łąkę będzie likwidowana, bo tam będzie chyba drzepak zasiany, tak sobie myślę. Tutaj trochę osłony użycie, no ale to nie, po prostu nie weszło do tego. Mikserka i tyle. Tak się zastanawiałem też, czy da się tym przepół na bok usypać. W sensie taki stóp ułożyć, ale jednak chyba się nie da. Siana jest tutaj 20 ton. Rozładunek idzie szybko. Jak się ma dobrze poukładaną przyczepę, gdzie się to teraz znajdzie. Trzeba po prostu trafić do tego mikserka i tyle. Będzie luz. Dobrze, ta łapka ma taki daleki zasięg. Ta łapka dużo daje. Trzeba mogę stać w miejscu i tam no, się tylko obracam na przyczepę i wrzucam. Czasami nieraz złapę poza. I gorzej, jak złapię za burtę, nie? To wtedy już cała przyczepa leci w górę, no bo oczywiście mam stręża włączonego super siły. Czy ogólnie da się te kostki bez super siły podnosić, no ale... Ale ja to włączam po to sobie, żeby mieć dłuższą rękę teraz. Widzicie, ja wstanę przyczepę, a łapię sobie talent. Ale nieraz wiadomo, jakiś ciągnik się zakumuluje czy coś. Trzeba szybko interweniować. Zamiast zająć się tym zasadzie, wszystko to schodzi, a tak to ręką podejdziesz. Ogólnie kiszonki nie mam, więc w sierpniu będzie oporowa akcja. Tutaj jak widać silo z nich, tak? Kiszonki do sprzedania. On był nierówny ustawiony. Muszę tam pierw teren kupić i potem silo sobie dostawić, tak jak było wcześniej. Co mi spokojnie. Tego. Muszę tak trochę dalej sobie sam. Wtedy, jak sobie trochę dalej stoję, to najlepiej mi się to wrzuca. To powinno być 64 tony. Serio. Bo tutaj było 20 ton, przyjechałem. Pamiętacie? Czy może nikt nie zwrócił uwagi na to, ale ja zwracam tyle. Ale 62500, więc albo jakaś kostka wyleciała, czy te kostki leżą aż tutaj. Chyba jakoś. Są dwie opcje, albo jakaś kostka wyleciała, albo po prostu nie było 20 ton. No i dobra. Nie, po co nawracam? Przecież tu głupek nawraca tego, jak tutaj mogę wyjechać na asfalt i jestem na polu. Oczywiście czwórka z mikserem stoi, paszowozem, no bo wiadomo, z miksera sobie na paszowóz i cofam sobie do obory. Pego. Szybcy, zobaczcie tylko jedną kostkę, czy zbiera. Teraz zbiera, dobra, dwie kostki mi zabrało, no ale co. To nie jest przecież.
Tak, ja to ręcznie wrzucam i tak. Teraz wam pokażę pola, jakie kupiłem. Na minimapie widać, ale to tam wiadomo, może nie każdy widzi. A kupiłem pole takie. Tutaj trójkę dokupiłem. I tutaj piątkę. Czy coś jeszcze? Nie, tutaj wszystko mam. Dobra, to nic nie kupiłem. Tylko piątkę i trójkę tutaj sobie kupiłem, te dwa pola. No i tyle, nie w sumie. Z ciekawszych informacji. Najważniejsze jest to, że prasa się naprawiła, więc teraz trzeba będzie ogarnąć przyczepę do Bell. No i oczywiście tura, nie? Ale myślałem, że tura sobie do Case'a założę, no bo w sumie Case'a trochę omijam, a wiadomo, że jakby były Belle, no to fajnie też by było pozbierać tym Case'em trochę, nie? Chyba sobie założę automatyczne widły z CZ-u. Automatycznie sobie założę, ale przyczepę sobie normalną wezmę na ten, nie? Normalną na pasy, nie z autolodem. Dobra, 24 kostki, 25. To dało 100... 100 ile? Tam było 80 plus 25, no to 100... 104 kostki, no bo wiadomo, 79 chodzi, tak? To 104 kostki dało. 104, no to jest 52 tony siana. Spoko, nie? Ale te 52 tony siana to tak naprawdę za dużo TNR mini nazwy. Dobra, tu przyczepy nie naduję, no co? Sobie tutaj go zgasza. No i wsiadam do mojego klasa i jadę mucić dalej. Kombajn jest świetny. Więc sobie zacząłem kawałek kosić. No i jak starszy czas, to się by to pasało. Tutaj się kończyło moje pole bez mięsa. A ja jadę dalej. No wiadomo, w całym kawałku przykryje tylko czy... Co myślę, czy przyszło się tej drogi tutaj zrobić? Na pewno, nie? Bo ta droga w przyszłości będzie zlikwidowana. Tam koło krótko... Tam koło kruchu gospa musi być, droga musi być tak jak ja. Ale tutaj będzie zlikwidowana, tutaj będzie połączona z polami, ale muszę mieć te pole, żeby to zrobić. A to tam wiadomo, to się połączy bliżej końca serii. Chyba mi się tu gości na to, co on powie. Nowe pole zawsze się fajnie robi. W sumie dobrze, że mam tutaj obok pszenicę. Tak patrzyłem, że to jest pszenica, no to akurat mówię sobie wezmę kredyt i kupię, tak? Najgorsze w tej serii to, że ja coraz bardziej tonę w kredycie tutaj. Ale po prostu chcę robić dla was nowe odcinki, tak? Czy nowe, ciekawe nabytki, żeby też się wam oglądając to nie nudziło. Teraz tam na 50 odcinków staram się nowe nabytki kupić. Pola polami, wiadomo, ale nabytki to jednak to jest to, nie? Maszyny. Tam nowe pole to tam super, że fajnie, w końcu coś nowego, tak, ale nowe pole to tam to nie jest taki szał, bo wiadomo, pole jak pole, nie? Ale ten kombajn myślę, że zrobił robotę. Właściwie muszę zobaczyć, ile ten odcinek skup na tego kombajnu ma, aby się to... Bo jak na razie ten z tej kupna prasy, na chwilę obecną, muszę sobie zresetować to. Coś tu się krzaczy, można powiedzieć tak popularnie.
Dobra, i tak powinno być. Teraz czy mi się czyta? 27 wyświetleń, a jest 19 9 godzin po publikacji, nie? No bo jest 19 prawie. Treści. A z kombajnem 76 wyświetleń. Akurat taki mój kanał złapał jakiś dziwny dołek. Ale poprzedni odcinek zbronowania na przykład i siewu kukurydzy to już ma 127, nie? No to... Ja kurczę nie wiem, od czego to zależy. No, zemklika z nierealnej kieszonki 340 wysiedleń, a jeszcze wcześniej z wielmoży to 560 wysiedleń. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, od czego to zależy. No, jak kusiłem New Hollandem soję jakieś 5-6 odcinków temu. No to jest 52 chyba, tak? Tak, to jest 52 odcinek. No to miałem 307, tak? No to teraz faktycznie 7 odcinków do tyłu. Nie wiem. Może ja coś źle robię, albo źle miniaturki, albo za tytuły daję. Nie wiem. No i dobra. A piątka wygląda tak. Muszę to dzisiaj skosić, no bo tutaj wiadomo, to muszę skosić. A czy to nie na odcinku raczej, ale... Tak sobie teraz siedzę... i kminię. Czy... Kurczę, nie wiem. Nie wiem, ale te pola na pewno będą połączone po odcinku. I w kolejnym odcinku sobie zrobię na przykład gruby obornik, bo tutaj będzie obornik na tych polach. Tutaj, tam. A dzisiaj na odcinku to lepiej wolałbym chyba sprasować te pole, co teraz koszę. A piątkę i tą dwudziestkę chyba, łąkę. Skosić sobie poza odcinkiem. A jeszcze rzepak jest do koszenia, ale to nie będę wam wszystkich upraw przecież pokazywał. Jak koszę, no... Ty, no właśnie, jeszcze rzepak jest do koszenia. Trzy pola. No kurde, ten kombajn jednak będzie miał... Dobrze, że kupiłem ten kombajn, bo on ma co robić. Jeszcze w sumie dwa pola sobie do tego dołożyłem, nie? Kupiłem kombajn od razu. Więc kombajn jak najbardziej zasłużony, bo bizon by tutaj stękał. Trzy pola w sumie, bo ten jęczmień też kupiłem przecież. Tutaj na 34 tutaj. A mi chodziło o te dwa pola, żeby tutaj sobie jeszcze dokupić. I tutaj z tym polem sobie połączyć, nie? Tak fajnie po długości by to było. No a tu w przyszłości to pewnie będzie jako jedno pole tutaj. To takie. I tu będzie oddzielne. Tak sobie myślę. Chyba, że całą gospę tu obtoczę na ostatni sezon i tak też może być. Nie, to wszystko jest do pomyślenia, tak? Wszystko jest do zrobienia. No, a jesteś panem, że jesteś. W sumie tego kombajnu to nie sprawdzałem. Ale fajnie, że to działa. Tutaj jakieś coś jeszcze są. Nie chcę klikać tych przycisków. Aha, czy tu mogę? Trzeba normalnie odpalić. A to? A, to jest do rozkładania. Czy zajebiste? To jest do rury. A to? A to jest do odpalania headera. Jakie jajce. Widzicie, tak to jest, jak się nie ogarnia modów. No wiedziałem, że te lekcje są dobre, bo to na mod huby, no to muszą być dobre, tak, ale... Ale widzicie, no. Jeszcze jeden przejazd i będą długie przejazdy, więc... Tylko, że tam się będzie...
trochę gorzej nawracać lekko, bo tam jest rów. A z tej strony, co teraz jadę, to będzie lód, no bo jest moje pole, więc mogę sobie na moim polu nawrócić, to raz. A dwa, że jest też droga jeszcze, więc... W razie czego mogę sobie jeszcze nawrócić, nie? Na drodze. Nikola wysłał ci snopa. Gdzie żeby się wysypała słoma. Oczywiście co drugi przejazd. No i teraz widzę, że jakbym miał tylko te pole, to już widzę jakby tutaj GPS, znaczy żebym miał taki... półtora metra przejazd. A tak to praktycznie będę mógł do końca sobie tam kosić, nie? Bo wiadomo, że clean wyjdzie, no to i tak wyjdzie clean, tak wyjdzie clean, nie? Na tym polu. Ale chyba w tą stronę, co teraz koszę, jest najszybciej, chociaż... Ja w tą drugą stronę... Nie no, w tą jest chyba najdalej, tak, no bo w tą drugą stronę nie opłaca się robić. Może kiedyś tak, ale nie teraz. Oczywiście prasa ma szeroki podbierak, to jest duży plus. Bo nie będą się tego gówna tutaj zbierać. No ale staram się jeździć porządkiem, wiadomo, żeby to realnie zbierało, nie? Teraz chyba dojdę do końca i będę musiał się sypnąć. Bo raczej w dół... Może zjadę, bo w sumie tak... Na pół hedera, znaczy na pół hedera, no tak na jedną trzecią hedera nie będę kosił, nie? Ale nie dojadę, dobra. Już jest 83%. Więc no jest dupa blada. To też jest średni pląd, więc bo tu w sumie praktycznie piach jest. Z tego co. No, tu jest też żywy piach, no to dobrze pamiętałem. Właśnie, a pokażę wam ziemię, no. Tutaj na tym dość dobra ziemia jest. Bo jest trochę iły i piasz z tego. Bo tutaj, no widzicie, no, jak moje pola wyglądają, no jak polska wieś w sumie, nie? Tutaj jest bardzo dobra gleba. Tutaj też, no a tutaj widzę, no to całe pole piachu jest, nie? Tu też całe pole, te dwa pola piachu, więc no, zarobiliście. Więc no, trochę tutaj trzeba władować. Trochę, jak ma się trochę więcej pól, no to już to lepiej wygląda, nie? Bo to tak, jakbym miał tylko te jedno pole piachu, no to tak szczerze mówiąc... Ciężko by było coś zarobić. A tak tutaj jest sam ił, więc to jest bardzo fajne. Żeby nie przeklinać. No i tutaj jest ten pas iłowy. Znaczy tutaj jest ten piaszczycy się dać, no. Tu się piaszczycy zaraz, nie? Ale to tam wiecie. Ale ważne, że jest ił, nie? Tutaj też jest piaszczysty. Tu jest połowa zwykłego. No, i tu jest ta strona już, gdzie się piach zaczynał. Tu nie, ale tutaj bardziej jest ten piach chyba. Tutaj na tym polu jest dużo piachu, bo 70% prawie. 65% pewnie. O, tu jest. Jest taka sobie ziemia. O. No takie widzicie, jakie to są ziemie, no dużo piochu, nie? Ale tutaj w tą stronę jest lepiej już. O, tu są fajne pola. No tutaj. Najważniejsze, że piochu nie ma, nie? Lasy też nie jest dobry, no ale... Ale na pewno lepszy... O, ty to jest zaraz pole. Te dwa pola są kot. No to już takie trochę mniej, ale też spoko. Pego. Nie mogę, jak to fajnie idzie. No ale wiadomo, przyszły sezon, albo w sumie na siebach już fajnie te pole będzie wyglądać, no bo jak już tu będzie stale żona całej, tej miedzy nie będzie.
Albo może bezorkowo tutaj byli siane? Od razu w ściernisko? Też nie bardzo od razu w ściernisko, bo tutaj musi być zasiane ten. Zasiane. Musi być obornik rozrzucony, więc na pewno odpada od razu w ściernisko. Więc na pewno jakaś tam talerzówka tutaj przyleci, nie? Właśnie o tym mówię, że to jest rów. I trochę lipę zrobiłem, że na jeden poprzecznik tylko, no ale... Ale damy radę. No tutaj co, jeden przejazd i będę miał ten jeden cycek do wykoszenia i potem tam... To się da. To się da. Tutaj zaraz jeszcze ten przejazd i ten piach będzie skoszony. Najgorszy. No a potem już będzie ten trochę lepsza ziemia. Ziemia, jak to niektórzy mówią. Pego, pego, pego. Nie no, ale mówię, kombajn ma co robić. Nie wiem, albo ja zacznę robić kurde z tego fleta naprawdę godzinne odcinki, albo nie wiem. Przez sumy godziny to Zelengrada bardziej by się przydało robić. To wiadomo, że jak mam sam... Tylko wiadomo, no tutaj na flecie to wiadomo, są ciekawsze maszyny, więc tutaj godzinę można zrobić, bo tutaj obornika trochę, trochę talerzowania, trochę siania, no to wiadomo, nie? To coś by się działo na odcinku, a tak na Lengradzie, no to praktycznie bym robił... No co, na jednym odcinku... Ale uwiecaję wam, że tym klasom tutaj na tych polach, może rzepaków ten sezon wam nie pokażę jak kosze, no ale... No ale jakiś fajny godzinny, czy tam półtora godzinny odcinek sobie zrobię z tym klasikiem, no bo on jest mega ten kombajn. Jakiś rzepaczek na dużym polu, albo na polach w sumie. No bo ja mam bardziej pola niż pole. No tak dużego pola, no to tak na chwilę obecną nie mam, nie? Super, to tak długo się czytywało. Jak teraz patrząc na te moje pola, no to największe pole chyba teraz tu będzie na razie, nie? No tutaj tu mają jakieś ulte pola. No tak kurde, patrzę na te pola, to nie wiem. To jest dość takie też. Dużawe, nie? Znaczy dużawe, no. Ale to jak będzie połączone, to będzie największe pole moje. Tylko wiadomo, kości pszenica, a kości rzepak to też jest różnica, nie? Bo rzepaku trochę tam inaczej daje. Tylko, że rzepak się trochę lepiej kości, no bo nie ma słomy. Więc można sobie tam przypierdzielić trochę. Znaczy, no, może nie tyle co przypierdzielić, ale można jakieś ciekawsze nawroty sobie robić. Nie trzeba tak zwracać uwagi na to, jak się wyjeżdża z pokosu. Przez sumie teraz też nie muszę, no bo mam tą prasę taką fajną, więc... No jeszcze dzwonią do drzwi. Więc się cały ten odcinek przeciągnę. No bo jest 18.56. No zobaczę jak to długo pracowanie zajdzie. Jak do 10 po to mi się uda. Co jest? Dawaj kościo. No tak ogólnie, jakbym przejechał za słabo, to bym nie pojechał za słabo z tego pola. Prawdopodobnie. Tam było 6 ton, tam było prawie 6 ton. To będzie 5, no całe. To 12, no to prawie cała przyczepa będzie. Nie, no sprasuję sobie to na spokojnie. To sprasować to będzie dosłownie 5 minut.
na obornik na kolejny film. $1300 zostało, no dobra. Chcę tylko przejadę za drogę tam. Co ja mogę tutaj na tym polu go zostawić i to by było to samo, ale... Po odcinku będzie dużo ogarniania, dużo koszenia w sumie będzie. Bo dwa pola pszenicy skosić. I dwa jęczmienia, nie jęczmienia, tylko tego. Dwa rzepaku. Trzy rzepaku w sumie. Więc będzie co kosić. Dobra, prasa przejedzie, przejedzie. Rozmiar belli 125 i ogień. Dobra, Fosse 30 i jadź z tematem. No, światłowkę się nie wyłączyłem, to też fajnie. I teraz mogę dać w lewo i nie muszę się martwić o to, żeby mi tego nie zbyło. No widzicie, do 10 ton dobija i będzie pusta prasa. Bardzo fajna rzecz. Od razu zostawia nas na sztorc belki, więc też fajnie. Tutaj może szukamy trochę system i przejadę tak. Nie no mówię, ale prasowanie tą słową, tą prasą to jest coś pięknego. A, ja miałem to gówno, ten lubrykat i coś tam wyłączyć. I zapomniałem. Ten mod mnie denerwuje. Wtedy nie widać. Nie, no fajnie to działa, nie? Dwie belki zrobione już. Czyli 22 tony już mam słomy. Kolejny. Słomy akurat wszystkie pola daje na słomy. Będę musiał coś o słomie pomyśleć, żeby dużo słomy zasiać. Bo słomy akurat tutaj mam. Jeszcze. W tym mikserku moim. Bo słomy jest chyba 100 ton nawet. Tak, tam jest pełno, ale go ścielałem gdzieś też. No i gitara. Nie, to prasowanie jest szybko, więc zrobię sobie to prasowanie i tyle. I pójdę sobie na M-Creek'a chyba. Bo na Lengradzie nie mam ogarniętego save'a. Muszę tam dowołować. Żebym to dowołował, to też 15 minut. A nie, no nie, nie chciałem tego. Oczywiście jadę prosto w rządku, żeby to ładnie i realnie wyglądało. Ale... No, myślałem, że ta prasa jest gorsza, ale jednak się naprawiła. Chyba, że tylko na 180 tak działa. Ale to niemożliwe. Nie wiem, pomyślę. Ale tą prasę jeszcze zobaczycie na Lengradzie. Może nie kupioną, ale ona mi się przyda do jednej akcji. Będzie fajny odcinek. Ale to już na wiosnę. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie no, elegancko to idzie. Podoba mi się, naprawdę. No i skręcam w lewo i od razu wjeżdżam drugi pokos.
Ogólnie żadną pracę bym tak nie zrobił, bo bym już pełno miako porobił na tych zjazdach, no ale... Ale ta prasa ma coś w sobie. Nie no, tak fajnie bym widział sobie... To jest za dużo opcji po prostu. Oczywiście mogę też rozładować jakieś prasa niepełne. Ale nie będę je rozładowywał, no bo przecież będę jeszcze prasował. Te dwie belki, trzy belki widzę. Cztery w sumie już, bo czwarta z prasy wylatuje. No to 44 tony już jest, tak? No bo cztery belki są, no. No to 5 belek będzie. 5 belek, no to 55 ton. Spoko, nie? Przy to dosilenia już będzie. W sumie dobrze tą łapę sobie wziąłem tak naprawdę, no bo od razu mi te belki stawia na sztorc i przynajmniej mam pewność, że no nie odjadą mi z polami. Osiem ton, no to 3 tony jeszcze słonu muszę zebrać, no ale to się na pewno uda. No spokojnie, przecież jeszcze będzie, no może nie połowa, ale tej drugiej bali też coś tam jeszcze będzie. Dobra. No, te pół beli to będzie... No, może nierealne, ale taką jedną trzecią beli? Jedną trzecią beli będzie na pewno. Dobra. To jest 2900. No, 4 tony już jest. No, no to jedna trzecia beli, tak jak mówiłem. Dobra, ja dziękuję wam za oglądanie. Zauważyłem, że w ostatnich chyba 4 odcinkach to ciągle ten, tym, do czwarym, ale to nieważne. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.